rodzaju obowiązkiem gminy w zakresie pobierania tychże opłat z tytułu zwiększenia udziału wartości nieruchomości spowodowanego bądź podziałem nieruchomości, bądź też z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. W przedłożonym projekcie uchwały są podane graniczne wielkości wynikające z ustawy, mianowicie do 30 i 50%. Natomiast jaka fizycznie wielkość będzie zastosowana, wynika po pierwsze z potrzeb gminy, po drugie z pewnej polityki inwestycyjnej, jaką powiedzmy gmina ma zamiar realizować. Stąd też przedłożony projekt określa możliwość, natomiast nie określa tej docelowej wielkości. Po długiej dyskusji na temat, jakie by to miały być stawki, tutaj członkowie komisji doszli do wniosku, że nie powinna ta wielkość przekraczać więcej niż 8%. Tak przynajmniej było na posiedzeniu komisji. Projekt ten został jednogłośnie zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o... Otwieram dyskusję. Pan przewodniczący Jacek Bogusławski, proszę bardzo. Niekoniecznie. Nie, proszę. Ja akurat, panie przewodniczący, się nie zgłaszałem, ale faktycznie mogę wyrazić swoją opinię. Analizując, my podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej analizowaliśmy ten projekt uchwały i go zaakceptowaliśmy według projektu, który był przedstawiony. Tam było przedstawione, że możemy nawet 50% różnicy wartości nieruchomości. Wcześniej to było 25%. Ustosunkowując się do tego projektu, uznaliśmy, że jeśli faktycznie nasza gmina inwestuje w dany teren, no to powinniśmy też na tym zyskać, chociaż w całym okresie działalności tej gminy, w ostatnim okresie nie było takich opłat naliczanych. Mimo wszystko ja osobiście przychylam się jednak do myśli tu kolegów i koleżanek radnych z Komisji Budżetu i Budżetu Rady Miasta i osobiście bym poparł ten wniosek, gdyż zależy też nam na przedsiębiorcach, tych, którzy inwestują w danym terenie. Może to jest jakaś zachęta do zwiększonej tutaj u nas aktywności inwestowania. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny, pan przewodniczący Paweł Dalko, bardzo proszę. My na Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta dyskutując też uznaliśmy, że opłaty w tej maksymalnej wysokości, które były w projekcie zapisane, chociaż było to wyraźnie przez pana prezydenta Szewca na komisji powiedziane, że to jest jak gdyby nie propozycja, a są to zapisane w projekcie stawki maksymalne, są zdecydowanie za wysokie, że te 50% ewentualne tej różnicy, to z jednej strony oczywiście gmina musi mieć zwrot poniesionych wydatków, ale z drugiej strony mogłoby to w jakimś stopniu, i to była nasza wspólna, taki wspólny głos w dyskusji, mogłoby to w jakimś stopniu negatywnie wpłynąć na rozwój i stanowić taką, no nie zachętę, a przeciwnie, taką destymulantę do ewentualnego rozwoju. Stąd po dyskusji z panem prezydentem, który, żeby była jasność, to 8% to nie jest wzięte z kapelusza, tylko to jest w wyniku dyskusji z panem prezydentem, w ocenie pana prezydenta, taki procent, który zadośćuczyni tym wydatkom gminy, o tak się wyrażę. Złożyłem taką propozycję na Komisji Budżetu Rozwoju Miasta i po dyskusji ona została jednogłośnie przyjęta, więc ja myślę, że bądź to niech będzie wniosek, nie wiem, czy tak możemy potraktować, Komisji Budżetu, a jeżeli nie, to ja składam taki wniosek, aby w tym projekcie uchwały
tą wysokość zapisać w 8%. To, co jest istotne, myślę też, co głośno powinniśmy tu powiedzieć na sesji, to to, że to nie jest opłata obligatoryjna, tylko każdorazowo pan prezydent będzie decydował, czy taką opłatę pobrać, czy nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Maria Kubica. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, wsłuchując się w tę dyskusję, opinia Komisji Gospodarki Miejskiej i czytając ustawę o tych maksymalnych stawkach 50 i 30%, to oczywiście wprowadzenie tych maksymalnych stawek przynosiłoby miastu duże korzyści. Ale my przecież szczycimy się tym, że jesteśmy miastem bardzo przyjaznym, ponieważ stosujemy podatek korzystny, przyjazny, transportowy, przyjazny podatek od nieruchomości, więc na pewno nie byłoby wskazane, żeby przyjmować te najwyższe stawki. Z wielkim szacunkiem odnoszę się do Komisji Gospodarki Miejskiej, do tego wniosku, żeby obniżyć do 8% budżetu, przepraszam, do tych 8%, ale tak się zastanawiam, że teraz jeżeli byśmy chcieli wprowadzić te stawki 8%, przypuszczam, że i w jednym przypadku i w drugim przypadku, to wtedy wpływy do miasta nie byłyby tak znaczące, a trzeba by było zainwestować ogromne środki, żeby też ściągnąć te pieniążki zgodnie z ustawą. A ustawę z drugiej strony musimy, jesteśmy zobowiązani wykonać. I teraz może tak, czy niekorzystnie byłoby wprowadzić jednoprocentową opłatę tą audiacencką, tak? Która de facto nie byłaby pobierana, dlatego że koszty wprowadzenia tego podatku przewyższałyby koszty dochodu, jakie miasto by uzyskało, a w dalszym ciągu bylibyśmy gminą przyjazną mieszkańcom, tak jak do tej pory szczycimy się tym przymiotnikiem przyjazna gmina mieszkańcom. Nie wiem, panie prezydencie, zwracam się z tym pytaniem do pana prezydenta. Co na ten temat, jaka jest opinia pana prezydenta w tej sprawie? Pan prezydent Piotr Głoski, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przygotowując ten dokument, chcieliśmy pokazać, jak wygląda prawo. To znaczy, jakie nakłada na państwa, na Radę, ale też na organ wykonawczy obowiązki związane z ustawą. I ta maksymalna kwota, która została wprost przepisana z ustawy, oczywiście liczyliśmy na to, że będzie i to długa i bardzo owocna dyskusja na ten temat, w jaki sposób działać na terenie miasta. To znaczy, czy każda inwestycja faktycznie zwiększająca wartość nieruchomości ma wpływać na to, w jaki sposób każdy z mieszkańców, każdy z właścicieli będzie się dzielił, czy będziemy chcieli z tego zrezygnować i powiedzieć, tak jak tutaj też kilkakrotnie padło, że jesteśmy miastem przyjaznym inwestycjom i chcemy w pierwszej kolejności wspierać inwestowanie, a wpływy budżetowe traktujemy, że pojawią się jako wartość dodana, to znaczy każdy z tych, którzy część pieniędzy zatrzymają i będą mogli je przeznaczyć na inwestycje, będzie wpływał w sposób taki może mniej bezpośredni, ale jednak stymulujący na wartość wpływów budżetowych w przyszłości. I bardzo dziękuję za ten pierwszy głos, to znaczy ten związany z pokryciem kosztów wykonywania dokumentacji. Te 7-8% to jest faktycznie tyle musielibyśmy ponieść, żeby przygotować nieruchomość do wyceny i ustalenia tej wartości. Jest rozwiązanie i faktycznie to, które pani przed chwileczką zaproponowała, wydaje się
dobrym, takie, żeby można było literze prawa nie uchybić, czyli utrzymujemy odpowiedni zapis, to znaczy pojawia się uchwała, ale ta uchwała w wartości 1% będzie dawała mi możliwość odstąpienia, szczególnie w przypadku nieruchomości, które są kupowane pod budownictwo jednorodzinne, mieszkaniowe, gdzie poczuwamy się, nie tylko chcemy, ale poczuwamy się do obowiązku prowadzenia tam inwestycji, budowania infrastruktury dla tych, którzy kupują działki, żeby się tutaj właśnie w PIL osiedlać, ale również dla tych, którzy wydają pieniądze prowadząc inwestycje czysto gospodarcze, bo w przypadku jakichkolwiek działań kontrolnych oczywiście jestem w stanie wtedy wykazać, że koszt pozyskania tych pieniędzy jest wyższy od tego, co uzyskamy, czyli tego 1%. Ponieważ nie może być stawka zerowa, to ta stawka 1% mogłaby być zachowana. Jeżeli Państwo radni taką poprawkę, rozumiem, tutaj poprzecie tą zgłoszoną, jestem za jej wprowadzeniem i przyjęciem. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Dalkę. To znaczy, jest to inne troszeczkę stanowisko pana prezydenta niż przedstawione ustami pana prezydenta Szewca na komisji. Rozumiem, ono zostało przez ten czas zrewidowane. Natomiast ja, tak jak wyraźnie powiedziałem w swoim pierwszym wystąpieniu, to nie były cyfry z kapelusza, tylko były w wyniku właśnie rozmowy, bo to pan prezydent dysponuje całym aparatem, co podkreślałem na komisji, urzędniczo-analitycznym do tego, aby nam radnym jakiś wariant przedstawić. W związku z powyższym, jeżeli pan prezydent dzisiaj mówi o tym, że ta 1% stawka będzie dobrym rozwiązaniem, to ja oczywiście ten mój wniosek 8% wycofuję także i popieram tą stawkę niższą, która de facto nie będzie stosowana. Dziękuję bardzo. Zanim przekażę głos panu przewodniczącemu Pawłowi Jarczakowi, to tak czy owak, proszę państwa, cieszy ta współpraca i wielki szacunek tutaj dla pana przewodniczącego Pawła Dalkę, bo on, że tak powiem, rozpoczął ten sympatyczny proces obniżania. Rozumiem, panie skarbnik, niżej się nie da. Pan przewodniczący Paweł Jarczak, bardzo proszę. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam tylko króciutkie pytanie do pani dyrektor. Ja rozumiem, że wzrost opłaty z tytułu tak zwanej renty adiacenckiej, on ma pewną karencję. Jeżeli się nie mylę, to jest to 3 lata, tak? Czyli krótko mówiąc, wzrost wartości nieruchomości na skutek jego podziału lub wykonania infrastruktury i renta adiacencka obowiązuje właściciela gruntu przez 3 lata, a potem już bez konieczności tej opłaty może poczynić inwestycja, więc tak naprawdę wysoki procent renty adiacenckiej powoduje wstrzymanie zainwestowania na okres 3 lat. W związku z tym obniżenie tej wartości, czy do nawet 8, czy do 1%, powoduje to, że właściciel gruntu z tytułu wykonania infrastruktury technicznej, czy też podziału nieruchomości, może przystąpić do realizacji przedsięwzięcia natychmiast, a więc tutaj jakby chciałem się tylko upewnić, czy to jest rzeczywiście okres 3 lat, który w jakiś sposób wstrzymuje te działania, a więc obniżenie tego procenta jest jak najbardziej dla mnie zasadne. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan prezydent Piotr Głoski, proszę. Znaczy, ja tylko mogę potwierdzić, że tak, i w ten sposób damy taki bardzo wyraźny sygnał wszystkim, że nie muszą się obawiać ewentualnych potencjalnych postępowań, i ten zapis ustawowy, który jest, oczywiście daje być może jakieś wpływy gminom, ale wielokrotnie o tym mówiliśmy, że one są bardziej na papierze niż w rzeczywistości, a oprócz tego niepotrzebnie właśnie wstrzymują procesy inwestycyjne, bo ktoś może się obawiać takiej sytuacji. Naszym absolutnie interesem podstawowym, kluczowym jest dawanie takich wyraźnych sygnałów, że u nas nie tylko można i warto kupować nieruchomości, ale nie ma też obaw takich związanych, że w jakiejś przyszłości mogą liczyć się z dodatkowymi kwotami, które musieliby ponosić właściciele nieruchomości w wyniku na przykład prowadzonych przez gminę działań.
A to bym powiedział, to ta zmiana i dalej idące stanowisko, to taka droga poszukiwania no jak najwyraźniejszego sygnału, że tej opłaty nie będzie. To 7 czy 8% nadal wisiałoby gdzieś i być może powodowałoby takie niepotrzebne zamieszanie, a my ze swojej strony też trzeba pamiętać, jesteśmy kontrolowani, w związku z tym, żeby literze prawa nie uchybić, ta nasza uchwała będzie spełniała jej zadanie w pełni. Dziękuję bardzo. Ja właśnie, panie prezydencie, w tym ostatnim wątku. Ja rozumiem, że nawet ustalenie na poziomie 1% tej opłaty adiacenckiej spowoduje, że pan nie będzie mógł nie pobierać tego, tak? Bez narażania siebie, urzędu na... Tak? Proszę bardzo. Uchwały Rady Miasta znaczy, należy po pierwsze, wykonywać. Ustawa nie daje możliwości automatycznej rezygnacji. To znaczy, że trzeba ustalić stawkę i ona musi być większa niż zero. Ale oczywiście jest ta możliwość niepobierania, żeby no też zdjąć taką, bym powiedział, dowolność decyzyjną z prezydenta, bo mogłoby pojawić się zarzuty, że jednemu naliczono, a innemu nie naliczono tą opłatę. Ta sytuacja jest czysta, jasna dla wszystkich. Takie postępowania po prostu nie będziemy wszczynać, bo one dla gminy nie przyniosą żadnych zysków, gdyby ktoś miał jakiekolwiek jeszcze wątpliwości, nawet w stosunku do tego, no bo przecież tego, co dzisiaj tu mówimy, nie wszyscy będą za rok, za dwa, za trzy pamiętać, a zapis pozostanie. Ten zapis daje wyraźny sygnał każdemu, że nie musi się obawiać o dodatkowe opłaty. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. Bardzo proszę, pani przewodnicząca Maria Kubica. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, zgłaszam wniosek o wniesienie poprawek do uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich. W paragrafie pierwszym miejsce 30% 1%, w paragrafie drugim miejsce 50% 1%. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Wobec braku dalszych zgłoszeń zamykam dyskusję w takim razie i przystępujemy do głosowania. Będziemy mieli dodatkowe głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem wniosku pani przewodniczącej Marii Kubicy, aby w paragrafie pierwszym 30% zastąpić 1%, w paragrafie drugim 50% zastąpić 1%? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że większością głosów wniosek został przyjęty. I teraz będziemy głosowali nad całą uchwałą. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Teraz przed nami kolejny, 13 punkt porządku obrad. Jest to projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok. Jest to druk numer 420. W imieniu prezydenta punktem referuje skarbnik gminy Piła, pani Ewelina Ślugańska. Bardzo proszę. Jeszcze chwilę proszę, bo system się zawiesił.
Bardzo proszę, pani skarbnik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w tym projekcie uchwały zmieniamy budżet o kwotę wynikającą z ostatecznej kwoty subwencji oświatowej. Jest to kwota ponad 984 tysiące złotych. Pieniądze te zgodnie z propozycją pana prezydenta zabezpieczamy w wydatkach bieżących w oświacie, konkretnie na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych. Proszę państwa, pozostałe zmiany, które proponujemy w ramach zmian uchwały budżetowej na bieżący rok, dotyczą w zakresie wydatków bieżących drobnych korekt wynikających z bieżącej działalności. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to wprowadzamy kilka całkiem nowych zadań, które pojawiły się przy składaniu, wnioskowaniu o ewentualne w przyszłości dofinansowanie środków zewnętrznych. Mówimy tutaj o POSI. I tak w tym projekcie uchwały proponujemy państwu dwa nowe zadania związane z termomodernizacją budynków. I w tym przypadku dotyczy budynku oświaty Szkoła Podstawowa nr 4 przy ulicy Grabowej. Szkoła ta została wpisana w ramach karty projektu, gdzie będziemy ubiegać się o dofinansowanie w ramach właśnie POSI. Przygotowujemy w tym momencie dokumentację, która umożliwi nam aplikowanie o dofinansowanie zewnętrzne tego projektu i tego zadania. Wprowadzamy również zadanie związane z modernizacją i w tym przypadku również termomodernizacją budynku przy Alei Niepodległości. Jest to noclegownia dla matek z dziećmi i samotnych kobiet. Tutaj odpowiednio środki, które zabezpieczamy, to 60 tysięcy złotych. Będą to pieniądze związane właśnie z przygotowaniem dokumentacji wszystkich niezbędnych audytów. I to zadanie również zostało zapisane na karcie projektu związanych właśnie z dofinansowaniem w ramach POSI. Tych budynków jest kilka. Ja państwu przypomnę, że mamy tutaj dwa przedszkola, 14 i 17, a również żłobek numer 1. W związku z tym 5 budynków będzie ubiegało się o dofinansowanie zewnętrzne. Na większość mamy przygotowane już dokumentacje. Te dwa będziemy przygotowywać po przyjęciu oczywiście przez państwa tej uchwały. Do bieżącego roku proponujemy również wprowadzić niewielkie zadanie z nakładami finansowymi w wysokości 25 tysięcy złotych, a związane pieniądze są z przygotowaniem jelonka na wieżowcu w centrum miasta z napisem Piła Wita. Myślę, że państwo bardzo dobrze kojarzycie tego jelonka i konieczność przygotowania całkiem nowego łącznie z dokumentacją jest w pełni uzasadniona. Proszę państwa, jeżeli chodzi o dodatkowe zmiany, które wprowadzamy do tego budżetu, to również program związany z przygotowaniem miasta do sięgnięcia o środki zewnętrzne w ramach rewitalizacji i w związku z tym musimy przygotować, a właściwie zrobić całkiem nowy program właśnie w oparciu o nową ustawę rewitalizacji, która została przyjęta w październiku poprzedniego roku. Miasto Piła posiada dwa programy przygotowane w poprzednich latach, ale zmiana ustawy spowodowała, że musimy zrobić aktualizację i dopiero po aktualizacji tych obowiązujących programów będziemy mogli sięgać po środki zewnętrzne. W związku z tym, że ustawa ta dotyczy naszych dwóch dużych projektów, to strefy przemysłowej, a także rewitalizacji w granicach administracyjnych miasta przy ulicy Dąbrowskiego, tak zwanych plantów, dlatego te programy są dla nas niezbędne i konieczne. I wprowadzamy je najszybciej, jak jest to możliwe. Natomiast Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosi nabór. Miało to się odbyć jeszcze w pierwszym kwartale. Co prawda pozostało parę dni. Liczymy, że jeszcze w marcu będzie ogłoszony nabór na dofinansowanie. Tym niemniej gmina i tak będzie musiała wyłożyć środki zewnętrzne po to, aby ewentualna refundacja mogła nastąpić po zakończeniu i sfinalizowaniu tego zadania. I liczymy, że nie będzie to w 2016 roku, ale dopiero w przyszłym roku, dlatego zabezpieczamy na to zadanie swoje środki własne. I proszę państwa, jeszcze jedno zadanie inwestycyjne. Jest to dokapitalizowanie Invest Parku związane z kapitalnym remontem piętra 5. i 6. tego budynku, a to jest ściśle określone z przeniesieniem siedziby MZGM-u z Alei Powstańców Wielkopolskich właśnie do obiektu, w którym się znajdujemy, a związane to jest ze sprzedażą dwóch nieruchomości przy tej ulicy. W związku z tym konieczność przeprowadzenia tego remontu jest celowa i ważna.
Proszę Państwa, skąd pochodzą pieniądze? Pieniądze przede wszystkim pochodzą z oszczędności poprzetargowych. Poprzetargowych na dwóch naszych zadaniach, dużych zadaniach, na które mieliśmy zabezpieczone pieniądze jeszcze w projekcie budżetu. Mówimy tutaj o ulicy Szybowników oraz o przebudowie drogi na Płotki. Dzięki oszczędnościom właśnie poprzetargowym możemy te nowe zadania wprowadzić do budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Pan Przewodniczący Lucjan Szczytkowski. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Omówione przed chwilą zmiany do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej były dość szczegółowo też omawiane na posiedzeniu komisji. Zmiany związane głównie z subwencją oświatową dotyczą zarówno dochodów, jak i wydatków w oświacie oraz pozostałe zmiany polegające na przesunięciu środków w dochodach i wydatkach bieżących, podobnie jak dotyczy to również wydatków majątkowych, zostały przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta zaopiniowane jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan Przewodniczący Paweł Dalko, bardzo proszę. Proszę. Tak. Pytanie następujące w związku z przeniesieniem MZGM-u do Inwestparku. Tam w tym dotychczasowym, w związku ze sprzedażą tego budynku przy Alei Powstańców Wielkopolskich, tam również różnego rodzaju firmy, instytucje i organizacje pozarządowe miały swoje siedziby od lat. Chociażby myślę o Stowarzyszeniu Biegów Ulicznych, organizatorze półmaratonów w Pile, największej imprezy sportowej i tak dalej. I pytanie jest takie, czy tym firmom zostały, czy tym organizacjom, tym podmiotom zostały zaproponowane jakieś inne lokale, czy były z nimi na ten temat rozmowy? Bardzo proszę, pan prezydent Krzysztof Szewcy. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, zgodnie z zawartą umową na dzień dzisiejszy mogą korzystać cały czas z tych pomieszczeń, które tam się znajdują. Tam między innymi Stowarzyszenie Biegów Ulicznych, Biuro Poselskie bodajże jakieś tam jest i jeszcze inne organizacje. Natomiast zgodnie z tą umową, ile dobrze pamiętam, potencjalny okres wypowiedzenia jest chyba 3-miesięczny. Natomiast z tego, co jestem zorientowany, przynajmniej do końca roku nie będzie problemów z wynajęciem tam miejsca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Paweł Dalko, bardzo proszę. Rozumiem, natomiast rozumiem też, że jest nowy właściciel, czyli rozumiem, że takich ewentualnie rozmów, czy tam jeszcze nic Państwo tym podmiotom nie proponowali, tak? Pan prezydent Krzysztof Szewc, bardzo proszę. Powtórzę, proszę Państwa, każdy podpisując umowę zna warunki, na jakich umowa została podpisana i zgodnie z tą umową okres wypowiedzenia mija bodajże 3 lata. Jeżeli ktokolwiek z tych ludzi, z tych firm zwróci się do nas z prośbą, bo będzie chciał zmienić miejsce, a być może w ogóle nie będzie chciał zmieniać miejsca, to wówczas z całą pewnością będziemy starali się pomóc im w znalezieniu innych miejsc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te wyjaśnienia. Czy są dalsze zgłoszenia? Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały Rady Miasta Piły w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. A teraz 14 punkt porządku obrad to jest sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015, druk numer 410. W imieniu prezydenta punkt ten zreferuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Wanda Kulińska. Bardzo proszę. Już. Czy mogłabym prosić o włączenie prezentacji? Szanowni Państwo, w 2011 roku w czerwcu uchwalono ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Weszła ona w życie od 2012 roku.
Generalnie ten 2012 rok to też był pierwszy rok, kiedy gmina Piła podjęła się kwestii rozpoczęcia, rozwijania asysty rodzinnej, która wtedy zresztą nie była obowiązkowa. Ustawa ta wymaga opracowania gminnego programu wspierania rodziny, który jest uchwalany na 3 lata. Nasz program będzie obowiązywał jeszcze przez ten jeden rok 2016, a więc w tym roku będziemy musieli podjąć pracę nad opracowaniem nowego na kolejne 3 lata. W sprawozdaniu tym skupiliśmy się przede wszystkim na takich najważniejszych kwestiach związanych z wspieraniem rodziny. Niektóre zagadnienia, które można by jak gdyby uważać jako realizację tego programu, realizowane nie tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ale także przez różne miejskie instytucje, placówki i organizacje pozarządowe, wspominane są tu dosyć marginalnie z tego powodu, że w maju najprawdopodobniej będziemy przedstawiać sprawozdanie z realizowania strategii rozwiązywania problemów miasta. Natomiast zagadnienie z zakresu wspierania rodziny są tam jednym z priorytetów i będzie to na pewno materiał o wiele bardziej obszerny. Oczywiście, jak Państwo wiecie, sprawozdania i działalność w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie i sprawozdanie z tego rodzaju działań także ściśle się wiąże z zagadnieniami, o których będę mówiła dzisiaj. Tak na początek, skąd rekrutują się przede wszystkim rodziny, które są jakby przedmiotem troski w zakresie tego programu. Opracowany materiał został zrobiony dokładnie według priorytetów oraz działań w tych priorytetach zapisanych w sprawozdaniu. Natomiast tu tylko chciałabym kilka słów powiedzieć. Jak wygląda mniej więcej kwestia zajmowania się problemami rodziny w wymiarze finansowym i finansowym, jakie to są rodziny i które rodziny są jakby największym przedmiotem troski, jeśli chodzi o ten program. Jak tutaj Państwo na tym slajdzie macie wskazane, z różnych podsystemów, które realizuje Miejski Ośrodek Rodziny bądź dzieci, które korzystają, jakie to są rodziny, rodzaje rodziny, które korzystają z pomocy nie tylko finansowej, ale także pomocy merytorycznej. I tak na 2308 rodzin, które na koniec 2015 roku korzystały ze świadczeń pomocy społecznej, w większości są to jednak rodziny z jednym dzieckiem. Pokazujemy tu także inną strukturę, rodziny z dwojgiem, trojgiem dzieci, rodziny z 6 i więcej. Jak widzicie Państwo, te największe rodziny to jest naprawdę pojedyncze, niewielka liczba, natomiast większość rodzin jednak, które są wspierane, wychowuje jedno bądź dwoje dzieci, ewentualnie troje. Natomiast nas interesuje tu przede wszystkim kategoria, która jest pokazywana jako rodziny z problemami opiekuńczo-wychowawczymi i to jest w 2015 552 rodziny na terenie miasta Piły. Z tego asystą rodzinną na ten koniec roku było wspierane 109 osób. W sprawozdaniu tych cyfr, jak dynamika wyglądała, jakiego rodzaju kwestie na to wspieranie rodziny się składają, macie Państwo opisane. 552 rodziny to są rodziny, których z reguły problemy kumulują się różne, czyli są to nie tylko niskie dochody, ale przede wszystkim te takie źródłowe dochody jak trudności z radzeniem sobie z gospodarstwem domowym, z kwestiami opiekuńczo-wychowawczymi, uzależnieniami częściowo, także tutaj problemy się nakładają i te rodziny przede wszystkim wymagają wsparcia, jeśli chodzi o wspieranie rodzin. Oczywiście z punktu widzenia większości rodzin najważniejsza jest kwestia zapewnienia odpowiednich środków finansowych na utrzymanie rodzin i dzieci, gospodarstw domowych. W związku z tym nie chcę tu w żaden sposób bagatelizować kwestii pomocy materialnej, która jest realizowana w różnych podsystemach, w świadczeniach z pomocy społecznej, poprzez program dożywiania dzieci, zwłaszcza w przedszkolach, żłobkach, szkołach i szkołach ponadgimnazjalnych. Tu o kwestii w tym opracowaniu rozliczeń, jeśli chodzi o żywienie dorosłych, bezdomnych i tak dalej. Tutaj nie mówimy i nie pokazujemy tego. To zostanie całościowo także przedstawione w ocenie zasobów i sprawozdaniu z rozwiązywania problemów społecznych. Na ten podsystem dodatkowo wchodzą świadczenia rodzinne.
też pokazane według ilości dzieci, które są w tym zakresie wspierane. Tak zwane becikowe w cudzysłowie, to jest jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka. Jest co prawda z kryterium dochodowym, ale to kryterium dochodowe jest stosunkowo wysoko ustawione, bo to jest bodajże 1922 zł na osobę w rodzinie, oczywiście mówię netto. I te kwoty, 507 świadczeń na przykład, to są kwoty dokładnie tyle dzieci odzyskało z tych rodzin dodatkowo to świadczenie. Stypendia i zasiłki szkolne. W ostatnich latach tak naprawdę cały czas tendencją wzrostową obejmujemy coraz więcej dzieci i młodzieży. Ewentualnie jest to, nawet jeżeli trochę rocznik uczniów jest mniejszy, to i tak jest to ciągle na zbliżonym poziomie i w ciągu, gdyby tak porównać 5 lat wstecz, jest to o wiele więcej. Fundusz alimentacyjny oczywiście, który się przyczynia niejako do utrzymania rodzin. No, przyszły rok, to ten rok oczywiście będzie jeszcze kwestia pomocy w wychowywaniu dzieci. Od stycznia tego roku to sprawozdanie nie obejmuje, bo kończy się rokiem grudnia 2015, ale jest też istotne jeszcze świadczenie pieniężne. To jest świadczenie rodzicielskie od stycznia wypłacane na takich prawie zasadach jak urlopy macierzyńskie, świadczenia macierzyńskie i rodzicielskie, czyli na 52, nawet więcej, jeżeli są to ciąża bliźniacza, i one wypełniają tą lukę, którą miały do tej pory panie, które nie pracowały, czasami panowie, czyli jest to odpowiednik zasiłku macierzyńskiego i rodzicielskiego w wysokości 1000 zł. Także system ten czerpania tych środków finansowych jest dosyć szeroko rozbudowany, co prawda mocno skomplikowany, bo kieruje się różnymi kryteriami, różnymi zasadami jak do jego przyznawania. Niemniej jednak te zasoby są. Natomiast inną kwestią jest to wsparcie niematerialne, merytoryczne w postaci różnego typu usług i porad. Jeśli chodzi o asystę rodzinną i ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, takie są dwa kompleksy dla gminy zarezerwowane w tej ustawie, chociaż znaczący zakres zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej realizują powiaty. W naszym przypadku Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny jest organizatorem pieczy zastępczej ze strony powiatu. Dla gminy jest to tworzenie takiego oparcia społecznego dla rodzin. Na to wszystko w naszej ocenie składa się oczywiście całe zasoby miasta, jeśli chodzi o edukację, o czas wolny dzieci i młodzieży, o kulturę, sport. O tym oczywiście tu szczegółowo nie mówimy. Na pewno wspomnimy o tym szerzej w sprawozdaniu z strategii. A takie konkretne nowe zadanie to są wspominani już tutaj asystenci rodziny. My na ten moment mamy 8 asystentów zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz kierownika asysty rodzinnej. Ich zadaniem jest nie tylko wspieranie rodzin w ilości obecnie ustawowej, jest to 15 rodzin jednocześnie obejmowanych wsparciem przez asystenta rodziny. Asystent jest zatrudniony w czasie pracy tak zwanym zadaniowym. Chodzi o to, żeby dostosowywał swoją aktywność jak najbardziej do potrzeb rodzin, do ich czasu, ich dyspozycji jak gdyby i mógł jak gdyby wspierać rodziny o różnych porach i z różnych powodów. Oczywiście wszyscy ci asystenci mają wykształcenie wyższe i jeden tylko w tym okresie sprawozdawczym miał wyższe wykształcenie na poziomie licencjatu, pozostali wyższe magisterskie. Oczywiście szkolimy ich, jak to będzie w opracowaniu jest pokazywane, bo oczywiście wszyscy nieustannie odczuwany niedosyt jak gdyby wiadomości takich, żeby optymalnie one służyły rodzinom, które mają sytuację często złożoną. Druga rzecz, i tutaj jest kwestia funkcjonowania tej asysty, liczby asystentów rodzinnych i koszty. Na tabeli jest pokazane 12 pracowników. 12 to jest kwestia fizycznych asystentów rodziny, fizycznych osób, które w trakcie tego roku sprawozdawczego tą asystę pełniły. No są to osoby młode, często panie, w związku z tym w naturalny sposób zdarza się, że są dłuższe okresy absencji, żebyśmy po prostu nie tracili tej pracy i tych kwestii, a pieniądzach się mieścimy. To no, preferujemy tak, żeby dłuższe nieobecności uzupełniać systemem zatrudniania na zastępstwo. Jeśli chodzi o wynagrodzenia i pochodne i inne wydatki, tutaj są pokazane wynagrodzenia pochodne i świadczenia od osób fizycznych, pozostałe wydatki. Jak Państwo widzicie w tym torciku, te inne wydatki stanowią nieznaczny zakres.
Są to dosyć właściwie koszty przede wszystkim związane z czasem pracy i zatrudnieniem pracowników na kwotę tych 363 800 028 zł. Składa się zawsze od 2012 dotacja do utrzymania tych etatów. Oczywiście różna w każdym roku. Po tą dotację trzeba sięgnąć, uczestnicząc w konkursie na dofinansowanie asysty rodzinnej. My te pieniądze otrzymywaliśmy od początku, od 2012 roku, tylko że program przewiduje maksymalne dofinansowanie na poziomie 2,5 tysiąca złotych. Natomiast corocznie oczywiście to dofinansowanie jest w różnej kwocie, w zależności od możliwości prawdopodobnie budżetu, no ale to dla nas każda ulga i każde dofinansowanie, no w ubiegłym roku ponad 114 tysięcy, to jest, ma istotne znaczenie, bo pozwala utrzymać 3 pełne etaty asystentów rodziny. Jeśli chodzi o rodzinę objęte asystą, tutaj jest to pokazane w porównaniu z rokiem 2014. Na stronie 31 bodajże i drugiej tego opracowania podawane są wskaźniki i one też w ujęciu tych 2 lat pokazują pewne stałe wskaźniki, które można obserwować, jeśli chodzi o ewentualnie bieżącą sytuację, jeśli chodzi o asystę rodzinną i ewentualnie rozwój jakichś innych nowych form wsparcia. 109 rodzin było objęte asystą, ale jeszcze 28 dodatkowe tak zwanym monitoringiem. Praca asystenta polega na tym, że obejmuje, jak mówiłam, 15 rodzin, z którymi powinien prowadzić bieżącą pracę. Najlepiej byłoby, po to zadaniowy czas pracy, gdyby oni byli osiągalni i kontaktowali się w rodzinach z rodzinami po południu, wieczorem, w dni wolne od pracy i tym podobne, dlatego że większość instytucji jednak pracuje w takim standardowym czasie pracy i kontakt z niektórymi rodzinami i możliwość obserwowania sytuacji w tych rodzinach po południu była utrudniona. Ten zawód jak gdyby wychodzi tym potrzebom naprzeciw. W ostatnich czasach zmieniły się nieco zapisy tej ustawy. Od początku niektórzy asystenci po średniej długości trwania asysty, państwo zauważycie, że to jest 20 parę miesięcy niekiedy. Niemniej jednak przy ostatniej nowelizacji wprowadzono zasadę, że asysta powinna przynajmniej po 18 miesiącach doprowadzić do jakiejś oceny sytuacji w rodzinie, tak aby sąd opiekuńczy mógł podjąć decyzje dotyczące uregulowania sytuacji prawnej dziecka poprzez no, ewentualnie powrót jego do rodziny naturalnej, adopcję bądź no, umieszczenie, uregulowanie kwestii prawnych, czyli pozbawienie władzy rodzicielskiej bądź jej przywrócenie. W 2014 i 2015 mieliśmy taką grupę ponad 20, bodajże 24 rodziny, które po zakończeniu pracy asystenta zostały objęte tak zwanym monitoringiem. Ten monitoring oznacza, że tak jak do tych 15 swoich rodzin pracownik przychodzi niekiedy kilka razy w tygodniu, tak przy monitoringu, oczywiście stosowanym tylko w przypadku, kiedy uznajemy, że praca asystenta przyniosła rezultaty i że zmiany są naprawdę korzystne i że warto je w jakiś sposób jeszcze podtrzymywać, ale nie wymaga już takiej to intensywnej interwencji pracownika socjalnego, to wprowadzamy dodatkowo monitoring. Trwa on zwykle do około 6 miesięcy. Jest jeszcze wtedy możliwość różnego typu wprowadzenia zmian, powrotu do asysty bądź skrócenia tego monitoringu. Jeśli chodzi o rodziny, jakie to były? Jak państwo widzicie, większość to są rodziny z jednym, dwójką dzieci. Oczywiście są też rodziny bez dziećmi. Bez dziećmi dlaczego? Dlatego, że to są rodziny przeważnie takie, których dzieci trafiły już do asysty rodzinnej, czyli są tylko dorośli członkowie rodziny albo rodzina pełna, albo rodzice biologicznych tych dzieci. I obejmujemy je asystą po to, aby sprawdzić w ogóle możliwości, czy jest szansa, aby praca z tą rodziną biologiczną, której dzieci są w pieczy zastępczej, doprowadziła do powrotu dzieci z tych placówek. Oczywiście jest to problem dosyć złożony, dlatego że asysta istnieje od kilku zaledwie lat, natomiast niektóre dzieci w pieczy zastępczej, te, które my znamy, przebywają już w tych placówkach po kilkanaście lat, niektóre
wychodzą z rodziny i się usamodzielniają. No oczywiście my w swoim zakresie, jeśli chodzi o usamodzielnianie placówek, jeśli chodzi o stworzenie im jakiegoś dachu nad głową i możliwości rozpoczęcia samodzielnego życia, dysponujemy też instrumentami innymi stworzonymi wcześniej na podstawie środków unijnych, na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Między innymi mówię o hostelu na ulicy Bohaterów Stalingradu oraz o mieszkaniu wspieranym na Fałata. Jeśli chodzi o zakończone ostatnich dwóch latach tak zwanym sukcesem, czyli powrotem dzieci do pieczy zastępczej, tu Państwo macie dane podane, 12 dzieci wróciło w 2015 roku do własnych rodzin naturalnych. W poprzednim roku było tych dzieci, piątka tylko, więc jest trochę lepiej w tym zakresie. Oczywiście pooperowanie też tymi cyframi wymaga trochę uwagi, dlatego że niektóre rodziny mają jedno dziecko, bądź dwoje, niektóre mają w pieczy zastępczej kilkoro dzieci, w związku z tym wsparcie i pomoc jednej rodzinie zmienia sytuację prawną i rzeczywistą, niekiedy czwórki, trójki dzieci naraz. Druga rzecz, która tutaj się bardzo wiąże z rozwojem asysty rodzinnej, to są wydatki, które gmina ponosi na dofinansowanie pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Ustawa ta spowodowała jakby nową sytuację prawną. Kiedyś to była administracja rządowa, potem powiatowa, utrzymywanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Ustawa ta wprowadziła współodpowiedzialność finansową gmin za utrzymanie tego typu placówek. A mianowicie dzieci umieszczone w placówce przez pierwszy rok gmina ponosi 10% kosztów, które no ponosi powiat na przykład za stworzenie tej rodziny, na całą pomoc dla tej rodziny, bo na ten komplet składa się także nie dosyć, że ich przygotowanie, szkolenie, ale także przede wszystkim pomoc materialna, którą też na podstawie tej ustawy jest przekazywana rodzinom zastępczym na utrzymanie dzieci, które w tej pieczy zostały umieszczone. Oczywiście widzicie Państwo, że wydatki tutaj rosną z roku na rok, bo te 10% tylko jest przed pierwszy rok. Potem jest 30%, a maksymalnie 50%. W związku z tym im więcej mamy dzieci, które dłużej są w pieczy zastępczej, tym większy odsetek kosztów jesteśmy w stanie zmuszeni ponosić. Mamy więc tu taki do zastanowienia kwestia i wydaje mi się, że no bardziej jednak właściwe jest rozwijanie asysty, która ma zapobiegać umieszczania dzieci w pieczy zastępczej, niż zwiększać wydatki przeznaczone na ponoszenie kosztów pobytu dzieci w placówek, uważając jednak, że rodzina jest najlepszym miejscem, w którym dzieci powinny być wychowywane, która zaspokaja ich potrzeby. Oczywiście tutaj są też wykazane częściowo w tym opracowaniu w jednej z tabel wydatki, jeśli chodzi wiążące się z tym programem. Oczywiście pokazujemy też wydatki finansowe 2014-2015 rok, które w poszczególnych podsystemach wsparcia na różnych zasadach, jak już wspominałam, świadczonych są ponoszone i to są przeważnie środki w części ze środków gminnych, części z administracji rządowej, bo tego typu jak stypendia są częściowo dofinansowywane, program dożywiania też, doświadczeń pomocy finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej, z pomocy społecznej też w niektórych kwestiach są dotacje do realizacji zadania własnego. No oczywiście gro wydatków jest w świadczeniach rodzinnych, jeśli chodzi o wysokości kwot i funduszu alimentacyjnych, to jest zadanie zlecone gminom przez administrację rządową. Jeśli chodzi o kwestię wskaźników monitorujących program, tu jest fragment tej tabeli wyświetlony. Tak jak mówiłam, to jest strona 31 i 32 w tym opisowym sprawozdaniu. I tutaj widzicie Państwo pewne cyfry. Oczywiście w niektórych cyfrach jest więcej w 2014, mniej w 2015, jeśli chodzi o liczbę rodzin, ale ja chciałabym tu zwrócić uwagę, że to jest bardzo dynamiczna kwestia. Myśmy w 2015 także zmieniali pewne zasady, jak gdyby jeśli chodzi o metody pracy z rodzinami. Natomiast ten na koniec roku, na 31, 109, to też jest kwestia już w tej chwili nieaktualna, dlatego że w miejsce tych rodzin, które z asysty jak gdyby rodzinnej odeszły, już jest
kilkanaście rodzin nowych objętych asystą. No i w najbliższych dniach takie decyzje kolejne będę podejmowała. Nie dalej jak w piątek podpisywałam kolejne dwie decyzje z tego zakresu. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób jeszcze jedno słowo, powiedzmy, kończy się asysta rodzinna. Może by to było jako, o tym pozytywnym to mówiłam. Jeżeli cele zostaną zrealizowane i wskazuje wszystko na to, że w rodzinie nastąpiła poprawa i jesteśmy w stanie to monitorować, to oczywiście kończymy asystę. Po drugie, asysta kończyć się może wtedy, kiedy rodzina biologiczna absolutnie zaprzestanie współpracy z asystentem rodziny, odmówi, bo praca ta tylko za zgodą rodziny może się odbywać i jak gdyby nasze wszelkie metody przekonywania i proszenia są nieskuteczne. Oczywiście w tej chwili sytuacja w tym zakresie zaczyna się zmieniać, dlatego że sądy zaczynają wydawać postanowienia, w których zobowiązują rodziny, które wychowują dzieci i mają pewnego typu problemy z tymi dziećmi, z wychowaniem i z bezpieczeństwem tych dzieci, zobowiązują do współpracy z asystentem i to nam znacząco ułatwi pracę, bo jest to jakby dodatkowa motywacja. Jedną rzecz jeszcze chciałabym tu pokazać, jeśli chodzi o przedsięwzięcia, liczba przedsięwzięć realizowanych, działalności edukacyjnej, promocyjnej, tu jest poradnictwo specjalistyczne, projekty i zajęcia. Jeśli chodzi o poradnictwo, no to ono i w pomocy społecznej swego czasu było i to opiera się w dużym stopniu o ten potencjał, który ośrodek już zgromadził przez te wszystkie ostatnie lata swojej działalności, także dzięki projektom unijnym w poprzednim okresie budżetowania. Ponad 996 porad w 2014, nieco więcej w 2015. To są przede wszystkim porady psychologiczne, pedagogiczne i prawne. To są policzone dokładnie, w części wpisane i odnotowywane w programach użytkowych, częściowo z raportów i z kartotek naszych psychologów, których zatrudniamy dwóch. I pedagogów, także są to cyfry absolutnie wiarygodne i mi się wydaje, że ta oprócz tego, co istnieje na terenie miasta w postaci pedagogów szkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, te dodatkowe źródło poradnictwa jest jakąś wartością dodaną, jeśli chodzi o wspieranie rodzin. Dodatkowe wskaźniki, tu kilka jeszcze Państwo ich macie wskazanych na końcówce tego opracowania. Jeżeli można, to ja dziękuję, ewentualnie odpowiem na pytania, jeżeli Państwo będziecie takie mieli. Dziękuję bardzo Pani Dyrektor. Poproszę teraz o opinię Komisji Spraw Społecznych. Pan Przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w podobny sposób Pani Dyrektor Gońska przedstawiła członkom Komisji Spraw Społecznych tydzień wstecz materiały zawarte w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2015, które ujęte są w gminnym programie wspierania rodziny miasta Piły na lata 2014-2016, a które zawarte są w strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Piły do 2020 roku. W pełni Komisja Spraw Społecznych po wysłuchaniu dokładniejszego sprawozdania zgadza się z wnioskami zawartymi w podsumowaniu dokonanym przez pana prezydenta Krzysztofa Szewca w punkcie 6 na stronie 33 druku 410. Druku tego nie głosowaliśmy, wierząc, że do tematu, tak jak pani dyrektor mówiła, wrócimy w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan przewodniczący Lucjan Szutkowski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z reguły rzadko zajmuję głos w takiej problematyce społecznej. Tym niemniej było to bardzo obszerne sprawozdanie, bardzo wiele różnorodnych form działania, możliwości, dość znaczne środki finansowe na ten cel są kierowane. Tym niemniej chciałbym, abyśmy bardziej praktycznie do problemu podeszli, bo wydaje mi się, że ta liczba rodzin, na przykład objętych wsparciem asystentów nie jest zbyt imponująca, bo liczba oscylująca wokół 100 na tak rozległe miasto, jakim jest Piła, specjalnie mi nie imponuje. Liczba dzieci też jest, bym powiedział, 200 kilkadziesiąt, niezbyt dużo.
Stykam się z tym na co dzień. Niejednokrotnie sygnalizuję do ośrodka pomocy społecznej, widząc no, takie zjawiska, że ludzie nie mają pieniędzy nie tylko na czynsz, ale i na życie. Niejednokrotnie zastanawiam się nad tym. Jest ich bardzo dużo, zarówno wśród pracowników, których zatrudniam, jak i tych, którym nie starcza właśnie na podstawowe potrzeby życiowe. Oceniam, że jest bardzo dużo, więc domyślam się, że są tutaj jakieś kryteria dyskwalifikujące ich z tej pomocy. Na czym te zjawiska, w czym się one przejawiają? Na przykład pracownik, który zarabia około 2000 zł, ma dwójkę, trójkę dzieci, którymi się opiekuje. Jest jakiś były mąż, który albo płaci alimenty, albo ich nie płaci. Przekraczają prawdopodobnie jakieś tam kryteria i nie są objęci państwa pomocą. A w rzeczywistości jest tak, że osoby te ratują się jakimiś chwilówkami. Czasem jest to kilka firm, które poprzez komorników zabierają od lat wynagrodzenie. Osoby te tak praktycznie wychodzą z tą kwotą, która nie może być przez komornika zabrana i utrzymują rodziny, dzieci. I pytanie, czy takie osoby, które popełniły z przymusu błędy, sięgając po te środki z tych różnych firm pożyczkowych, które potem no, wychodzą bokiem wobec tych osób, które skorzystały z tej pomocy. Czy one mogą liczyć na państwa wsparcie? Ja obserwuję, że jest bardzo dużo takich rodzin. Ja osobiście z tym się spotykam i niejednokrotnie czuję się bezradny, widząc sytuację, w jakiej się te osoby znalazły. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, bardzo proszę. Oczywiście, mówiąc o wspieraniu rodziny, ja dosyć oddzielałam to od świadczeń pomocy społecznej i z innych podsystemów, ale chciałabym powiedzieć tak.